są dalsze plany związane z przygotowaniem zespołu do sezonu? Tak naprawdę tutaj koncentrujemy się na pracy indywidualnej, głównie z zakresu motoryki. Pracujemy nad wytrzymałością siłową, wytrzymałością ogólną przede wszystkim. Mamy zajęcia indywidualne z piłkami. Staramy się pracować nad techniką indywidualną ze specyfikacją, ze specjalizacją na graczy wysokich, graczy małych, ponieważ na tą chwilę z doświadczonych zawodniczek posiadamy 3 zawodniczki, Leciejewską, Pałkę Majewską i Lerę. I to są te 3 zawodniczki. Do tego też dochodzą młode zawodniczki, przede wszystkim Dominika Owczarzak, która będzie jakby istotnym zawodnikiem w tym sezonie na pozycji rozgrywającej. I mamy taką inną sytuację kadrową. Pozostałe zawodniczki zagraniczne, z wyjątkiem Snell, która przyjedzie 15 września, i Ogwumika, która przyjedzie dopiero tydzień po zakończeniu rozgrywek WNBA, to te wszystkie pozostałe przyjeżdżają 3 września. I od 3 września rozpoczynamy takie przygotowania już z zespołem całym. Zaczniemy budować taktykę, zaczniemy pracować nad obroną indywidualną, obroną zespołową, nad atakiem zespołowym. Od 10 września rozpoczynamy sparingi, gramy pierwszy mecz z Rybnikiem u siebie, później wjeżdżamy na turniej do Trutnowa, tam rozegramy 4 spotkania i przed ligą, tydzień przed ligą mamy 2 mecze, jeszcze ostatnie kontrolne sparingowe z zespołem Halle z Niemiec, które są tutaj w Polkowicach, na które serdecznie zapraszamy. No i później startuje liga, także na tą chwilę jeszcze nie ma całego zespołu, nie ma trzonu zespołu, ale na tą chwilę pracujemy indywidualnie. Czy już został jasno sprecyzowany, postawiony cel na ten sezon, czy to jeszcze jest za wcześnie na to, aby o tym rozmawiać? Trzeba być człowiekiem ambitnym. Ja stawiam sobie cel zdobycie Mistrzostwa Polski z Polkowicami. Wydaje mi się, że na pewno Wisła jest bardzo groźnym zespołem, ale nie należy lekceważyć też innych zespołów. Zespołu z Gdyni, z Gorzowa, który zawsze jest groźny, mimo innej sytuacji kadrowej niż zwykle. Na pewno zespół z Torunia, z Bydgoszczy. Wiele jest takich zespołów. Na pewno liga nie będzie łatwa, ale stawiamy sobie najwyższe cele i zobaczymy, czas pokaże. Z drugiej strony gramy również w Eurolidze, która też jest dość... To są bardzo ważne rozgrywki, dość spektakularne i też chcemy się tam zaprezentować jak najlepszej strony. W zeszłym roku zespół z Polkowic wyszedł z grupy. Mamy nadzieję, że uda nam się powtórzyć ten wynik w tym sezonie. A w tym sezonie chyba wyjście z grupy Euroligi będzie jednak mimo wszystko zadaniem trudniejszym niż przed rokiem. Zgadza się pan z taką tezą? Wie pan, no zgadzam się, ale to też nie należy tego w tych kategoriach rozpatrywać. No jak chce się osiągać jakieś cele, no trzeba wygrywać z silnymi zespołami. Nie mieliśmy łatwego losowania. Można powiedzieć, że mieliśmy bardzo trudne losowanie. Ale taki jest sport i musimy starać się sobie z tym poradzić. Miał pan taki 2-letni rozbrat z koszykówką w wydaniu żeńskim ligowym. Jak pana zdaniem przez ten czas ta koszykówka i ta nasza polska liga się zmieniła? Czy to jest liga mocniejsza? I jeszcze taka druga część pytania, gdyby mógł pan ewentualnie dokonać takiego porównania potencjału zespołu Lotosu, który prowadził pan przed tą przerwą, i potencjału zespołu z Polkowic. Znaczy, jeżeli chodzi o tą pierwszą część, to wydaje mi się, że liga troszeczkę się zmieniła. Przede wszystkim zespół z Polkowic i zespół z Krakowa dość mocno zaczęło odstawać od reszty ligi. Kiedy ja grałem 2 lata temu, ta liga była jednak mimo wszystko bardziej wyrównana. Trudno tu powiedzieć, czy Wisła i Polkowice są aż tyle mocniejsze, czy inne zespoły są słabsze, ale nie chciałbym. Niemniej jednak na tą chwilę, na poprzedni sezon, bo nie wiadomo, jak będzie w tym sezonie, tak? Ten sezon dopiero się zacznie. Tak jak powiedziałem wcześniej, zespół z Bydgoszczy, z Torunia, z Gdyni, to są zespoły, które mogą walczyć z najlepszymi. Tym bardziej, że zarówno my, jak i Wisła będziemy grali dodatkowy mecz w tygodniu w Eurolidze, który to się wiąże z podróżami, z obciążeniem, z tymi wszystkimi rzeczami. Także na pewno ta rywalizacja dla nas będzie trudniejsza niż dla innych zespołów. Także nie chciałbym oceniać. Poprzedni sezon wydawał się być taki, aczkolwiek Gdynia pokazała się z dobrej strony, w półfinale walczyła bardzo mocno z Polkowicami, na szczęście dla Polkowic, i Polkowice wygrały, awansowały do finału.
Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą część, trudno tak naprawdę mi na tą chwilę porównać te zespoły. To będzie można dopiero zrobić po sezonie, w trakcie sezonu. Niemniej jednak w Polkowicach zbudowaliśmy bardzo silny zespół. Jest dużo zawodniczek i to jest podobne do Gdyni, że jest dużo zawodniczek doświadczonych, które są wzmocnione młodzieżą, tak? Czyli takimi zawodniczkami jak Owczarzak, Mistygacz na przykład. Ja jestem trenerem, który na pewno da szansę tym zawodniczkom, tak jak dałem szansę Tomiałowicz, Sosnowskiej, Jujce, kiedy byłem w Polkowicach i gdzie udało się tym dziewczynom w jakiś sposób zaistnieć w tej koszykówce ligowej i nie tylko. Także no nie chcę porównywać tych zespołów, bo to są zupełnie, jest nowe życie, nowy sezon, nowe życie, nowa gra, nowy zespół, także nie patrzę na to pod kątem porównania z Lotosem. Chcę zrobić jak najlepszy wynik, zrobię wszystko, żeby Polkowice miały mistrza Polski. To taka budująca deklaracja z Pana strony, że będzie Pan dawał szansę tym młodym zawodniczkom, bo tutaj akurat w Polkowicach to często tak było, że wcześniej było też deklarowane przez poprzednich szkoleniowców, że te młode koszykarki będą się pojawiać na parkiecie, ale one tak naprawdę no, rzadko je widzieliśmy, a już w tych meczach takich decydujących o końcówce sezonu to niemalże w ogóle. Znaczy, tak jak teraz, nie chciałbym teraz składać deklaracji, a potem się z tego wycofywać, ponieważ po prostu czas pokaże. No, te zawodniczki mimo wszystko muszą zapracować na to, żeby zafunkcjonować w takim zespole jak Polkowice. To nie jest zespół, który gra o utrzymanie w lidze, tylko gra o mistrzostwo Polski. Także na pewno nie będzie im łatwo. Na pewno będziemy ciężko pracować i będziemy indywidualnie z nimi pracować, czy na boisku, czy korzystając z materiałów audiowizualnych. I będziemy starali się wspólnie ze całym sztabem szkoleniowym, z Arkiem i z Krzyśkiem, po prostu jak najbardziej rozwinąć te zawodniczki sportowo. Ma Pan bogate doświadczenia zebrane w pracy zarówno z kobietami, jak i z mężczyznami. Nie możemy od takiego pytania uciec. Jakie są różnice w pracy z kobietami i mężczyznami? I czy można w ogóle dokonać takiego wartościowania, co jest łatwiejsze, a co jest trudniejsze? Znaczy, co jest łatwiejsze, co jest trudniejsze, to jakby zacznę troszeczkę od innej strony, to trudno powiedzieć. Mogą się zdarzyć takie sytuacje i mam takie doświadczenia swoje, że dużo lepiej pracuje się z dziewczynami, ponieważ mają inne zaangażowanie, bądź z facetami również z jakichś tam różnych powodów. Nie można wędrami się generalizować. Niemniej jednak, tak jak rozpoczynałem pracę po raz pierwszy w Lotosie z zespołem żeńskim, twierdziłem, że koszykówka jest jedna i że nie ma różnic. Przez te dwa lata zarówno w Lotosie, jak i teraz z reprezentacją Polski, wcześniej z reprezentacją Polski U20, mimo wszystko doszedłem do wniosku, że są dość duże różnice. Przede wszystkim na pewno jest duża różnica w motoryce i tutaj no, ta koszykówka męska jest motorycznie na innym poziomie. Z drugiej strony jest takie coś, że podniesienie motoryki u kobiet daje od razu możliwość lepszej gry, czego u mężczyzn nie ma, ponieważ nie można tak zróżnicować motoryki, żeby tam sama motoryka wpływała. Natomiast w koszykówce kobiet motoryka daje dużą przewagę nad innymi zawodniczkami. Tutaj mamy na przykład zawodniczek amerykańskich, które cechuje przede wszystkim bardzo duży potencjał motoryczny i tak jak mówię, nawet niewielka poprawa w tym aspekcie daje dużą szansę na polepszenie skuteczności swojej gry. Na pewno jest bardzo duża różnica w psychologicznym podejściu zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn, bo no, to mężczyzn są kobiety, a to są faceci. Znaczy, ja staram się w podobny sposób odnosić zarówno do koszykarzy, jak i koszykarek. Niemniej jednak odbiór zachowań jest troszeczkę inny i trzeba brać poprawkę na to i staram się zawsze pamiętać, że to są kobiety. Liga zaczyna się 30 września. Koszykówka jest sportem zespołowym, ale często jest tak, że w tych kluczowych momentach decydują indywidualności. Pana zdaniem w naszym zespole takie kandydatki na to, aby stać się gwiazdami nie tylko CCC Polkowice, ale całej ligi, to kto?
Moim zdaniem to przede wszystkim Ogwumika. Znaczy, przede wszystkim ja stawiam na zespół. Zespół wygrywa, zespół przegrywa. I nawet jeżeli się ma fantastyczne indywidualności, to one same nie wygrają. Musi być podział zadań, każda zawodniczka musi akceptować swoją rolę w zespole i dokładać cegiełka po cegiełce do tego, do budowy tego sukcesu. Pan wspomniał o Ogwumika. Ogwumika ma bardzo dobry sezon w WNBA, ale trzeba pamiętać, że ona nigdy nie grała w Europie. I czas pokaże. Nie dlatego, że nie chcę wymieniać tutaj ze swoim zespole gwiazd, bo takie zawodniczki na pewno są, które będą wiodące, ale najlepszą odpowiedzią na to będzie sezon i ktoś, kto ma być gwiazdą, to tą gwiazdą będzie. Gwarantuję to panu, bez względu na to, co my sobie tutaj powiemy.